Moje prace doktorskie zajmowałem się szeroko rozumianym rachunkiem wielomianowo-macierzowym w łączności bezprzewodowej. Ogólnie udało mi się pokazać, że przez pryzmat zastosowania nowego narzędzia, jakim są macierze wielomianowe, konkretnie niekwadratowe podejście, i przez pryzmat zaimplementowania właśnie stopni swobody, można w pewnym sensie uniezależnić się od szumu, przez pryzmat którego można zwiększyć przepustowość. Czyli załóżmy tak hipotetycznie, jeżeli w łączności LTE mamy przesył 300 megabitów na sekundę, to dzięki mojej metodzie, jeżeli po zaimplementowaniu, potencjalnie można uzyskać te 320 megabitów na sekundę. Troszkę więcej, kilka procent poprawić ten proces łączności bezprzewodowej. Mój doktorat był z dziedziny eksploatacji i budowy samochodów. Badałem i oceniałem zdatność oleju silnikowego w eksploatacji. Jestem pracownikiem Wydziału Budownictwa i Architektury. Pracuje mi się tu bardzo dobrze i chciałbym tutaj kontynuować swój rozwój. Analizy systemów kominowych, trójściennych systemów kominowych. Taki komin różnił się tym od takiego tradycyjnego, że dodatkowo była wprowadzona warstwa powietrzna, która umożliwia, co potwierdziłem w rozprawie, odzysk ciepła, zwiększa sprawność systemu w tym budynku, no i poprawia bezpieczeństwo ze względów pożarowych obiektów budowlanych.